Już po raz czwarty w gminie Dywity odbył się jarmark wielkanocny. W minioną sobotę na targowisku wiejskim w Stodole w Dywitach zapachniało Wielkanocą. Bo właśnie tam odbył się kiermasz zdrowej i smacznej żywności regionalnej. Na stoiskach można było kupić szereg smakołyków wielkanocnych. U nas jak zwykle pączki, obwarzanki, bułeczki z malinami, z twarogiem, z wiśniami. Poza tym chlebek, bułki drwala z kurczakiem, bułki z kapustą, z pieczarkami, sałatka jarzynowa, rybka po grecku, śledziki, galaretka wieprzowa, drobiowa, krokiety, pierogi, ciasta przeróżne i jeszcze wiele innych rzeczy. Do koloru do wyboru, palmy, ocet jabłkowy, ocet, jabłko i pigwa. Czatnej z mirabelki, to znaczy sos z mirabelki, czarną mambę też tak samo, warmyszy, lnianych jeszcze parę jajek jest, kurczaki i oliwki, które mogą być jako kosmetyki i jako lekarstwo. Te produkty są wykonywane ręcznie, własnoręcznie. To z mirabelki czatnej, no to jest jakaś tam nowinka, no bo przecież mirabelki jest tyle, że grzech ją nie zagospodarować. I to jest zamiast keczupu świetna rzecz. No oczywiście bez wybarwiaczy, poprawiaczy, wypychaczy i jeszcze tam czegoś. Wszystko, co związane jest ze świętami wielkanocnymi nadchodzącymi. Zapraszam po króliczki, gąski, zajączki, wianuszki. Wszystkie rzeczy są z naturalnych materiałów, ręcznie robione. Także nic nie jest tutaj też powtarzalnego. Ja mam wszystko, co się przyda na święta. To znaczy mam baranki wielkanocne, makowce, pierniki dojrzewające, no i chlebek pełnoziarnisty na zakwasie. Wszystkie rzeczy zostały wykonane tradycyjnie? Tradycyjnie, ekologicznie. No mam także grzybki marynowane, zbierane własnoręcznie. No wszystko, co robimy, to we własnym gospodarstwie. Jest pstrąg, sieja, sielawa, węgorz wędzony. No, na ten moment jest tylko to. Palmy to robią nasi podopieczni. Tu jest z domu, dom nad Doliną w Różnowie. My po prostu sprzedajemy, pomagamy, zbieramy nam materiały, które później coś tam nowego komponują. Mamy nasze tradycyjne wędlinki, które wytwarzamy w naszym małym zakładziku. Wędlinki wędzone, nieparzone, takie jak robili nasi rodzice, nasi dziadkowie. Samo zdrowie. Samo zdrowie, jak najbardziej, bez konserwantów. Przyprawy oczywiście tylko naturalne. Tradycyjne, ekologiczne wyroby docenili licznie przybyli klienci, których nie trzeba było przekonywać, że w dywickiej stodole warto zaopatrzyć się na święta. A co takiego chętnie kupowali? A dzisiaj kupuję jajeczka i chrzan, bo jest ponoć bardzo mocny, a ja lubię mocny chrzan, także zdecydowaliśmy się na chrzan. A żona resztę zakupów tam robi, gdzieś ozdóbki sobie wybiera, także takie zakupy przyjechaliśmy zrobić. Nie? To dobry sposób właśnie, żeby kupić tradycyjną żywność? Myślę, że tak. Staramy się co tydzień tutaj przyjeżdżać na zakupy i no tak zawsze można sobie coś tam wybrać dla siebie. Nie? Także dobrze, zadowolony jestem. To synowa robi zakupy. Miód świeży, trochę warzyw i przede wszystkim ziarna. Ziarna goi, słonecznika, dynie. Są tutaj produkty z takich przydomowych jakby małych firm. Myślę, że są ekologiczne, zdrowe. Także chyba tak, to dobry wybór. Ja dzisiaj kupiłam chlebek pełnoziarnisty, także mam nadzieję, że będzie bardzo dobry. Mój syn oczywiście ogląda różne dekoracje świąteczne jajka, ale właśnie stwierdził, że on sam lubi robić, więc sam zrobi. A takie targowisko to jest dobry sposób właśnie na zakupy? Szczerze, ja rzadko jeżdżę, bo ja lubię sama robić wszelkiego rodzaju, czy ozdoby, czy wypieki, tak? Ciasta też sama piekę, ale jak najbardziej bardzo fajne jest, bo znam ludzi, którzy jeżdżą, kupują i bardzo lubią tej stodoły wyroby, przeważnie sery, bardzo słyszałam, że są bardzo pyszne. A czy taki przedświąteczny kiermasz może być dobrą okazją do integrujących spotkań samych wystawców oraz okolicznych mieszkańców? Myślę, że na pewno więcej osób jest niż w każdą sobotę, więc myślę, że tak. No swego rodzaju tak, dlatego że jakaś tam wymiana poglądów, wymiana no, wiadomości, gdzie co i jak i za ile. No oczywiście sprawdzenie, co też koleżanki mają nowego. Oczywiście,
Bardzo, bardzo mi tutaj jest miło przyjeżdżać, bo ludzie są mili i bardzo cieszę się, że chętnie kupują moje produkty. No mi się wydaje, że tak. No, znamy się, tutaj spotykamy. Oprócz tego, że kupują dobre jedzenie, to jeszcze porozmawiamy sobie, wymieniamy przepisy też, także bardzo sympatycznie, tak. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że tutaj mamy taką społeczność niewielką i tutaj naprawdę już ja przyjeżdżam któryś rok z kolei tutaj z naszymi odbiorcami, z naszymi klientami. W sumie już znamy się tak fajnie, że czasami nawet opowiadamy sobie o jakichś takich naszych prawie osobistych, rodzinnych sprawach, tak? No na pewno to łączy. Mój rynek, targowisko w Dewitach, z zewnątrz to stodoła, w środku hala targowa. Po obu stronach są stoiska, niektóre wyposażone w lady chłodnicze, a na środku stoły, gdzie też odbywa się handel. Można tam kupić m.in. kiełbasy, sery, jajka, owoce i warzywa, a także rękodzieło. Chętnych, aby zrobić tam zakupy, nigdy nie brakuje. Mieszkańcy Dewit i okolic ustawiają się w sporych kolejkach, by nabyć produkty lokalnych dostawców.